Cześć, witamy Was po raz kolejny, tym razem w cudownym, świątecznym nastroju. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam, co działo się do tej pory wśród organizatorów Polikultury i jakie ciekawe wydarzenia zorganizowaliśmy dla Was do tej pory. Zacznijmy zatem od początku. 30 listopada na naszym wydziale miało miejsce pierwsze wydarzenie fundraisingowe zorganizowane przez naszych kolegów. Kiermasz ciast został przygotowany w ramach Andrzejewy. Cudowne babeczki i wiele rodzajów przepysznych ciast zdobyły serca nie tylko naszych kolegów, ale również profesorów i pracowników wydziału. Następnie mieliśmy kolejne spotkanie wszystkich organizatorów festiwalu Polikultura. Analizowaliśmy dotychczasowe postępy i planowaliśmy, co jeszcze możemy dla Was zrobić, aby nasz majowy festiwal był dla Was niezapomnianym przeżyciem. A na początku grudnia, zmotywowani wydarzeniem andrzejkowym, postanowiliśmy zorganizować kolejny kiermasz. Tym razem nie były to już tylko ciasta, ale także ręcznie robione ozdoby, które wykonali nasi koledzy. Cudowne kartki świąteczne, bombki i mnóstwo innych wspaniałości. Na kiermaszu znalazł się także kącik wege, gdzie dziewczyny sprzedawały kawę z mlekiem roślinnym. Kawa wszystkim smakowała, a kiermasz okazał się wspaniałym momentem do integracji i wdrożenia się w atmosferę nadchodzących świąt. Ale najbardziej niepowtarzalne wydarzenie miało miejsce 18 grudnia. Postanowiliśmy bowiem wcielić w życie szalony pomysł i zorganizować karaoke z naszymi wykładowcami. A wiecie, co jest jeszcze bardziej szalone? Że wykładowcy się na to zgodzili. Tak, dobrze słyszeliście. 18 grudnia bawiliśmy się podczas wspólnej imprezy karaoke w klubie pod Jaszczurami. Było to niezapomniane wydarzenie, które mamy nadzieję, że każdy z uczestników będzie wspominał z szerokim uśmiechem na twarzy. A działo się, działo. Nasi profesorowie pokazali się z zupełnie innego oblicza. Niektórych z nich nawet nie posądzalibyśmy o takie talenty wokalne. Występy profesorów Instytutu Kultury sprawiły, że studenci mieli niesamowitą dawkę zabawy i śmiechu, ale także cała impreza była po prostu niesamowitym wydarzeniem. I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York. Na ulicy miło się ulawia. Wśród rozkoszy jest bardzo, bardzo, bardzo cicho. Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować wszystkim gościom honorowym za wspaniałe występy oraz wszystkim innym osobom, które przybyły na nasze wydarzenie, świetnie się bawiły i wsparły nasz festiwal. Z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy w imieniu wszystkich organizatorów Polikultury życzyć Wam ciepłych i radosnych świąt. Życzymy Wam udanego wypoczynku i czasu, którego nam zwykle brakuje, oraz abyście spędzili te święta w ciepłej i rodzinnej atmosferze. Wesołych Świąt!